Renata. Jestem Inna. A z nami Szamoni i my. Przedstawiamy Wam dzisiaj włóczkę Szamoni. Jest to mieszanka trzech różnych włókien. Alpaka, wełna i poliamid. Alpaka ma 56%, wełna ma 24%, a poliamidu to jest 20%. Włóczka przeznaczona jest na grubsze druty od piątki do siódemki i w 50 gramach ma 110 metrów. Włóczka nadająca się na różne dzianiny, ciepłe dzianiny. Ja mam na sobie sweter, który zrobiłam właśnie z szamoni z dodatkiem włóczki long. Sweter zważyłam dzisiaj, waży 312 gramów, więc stosunkowo lekki, przy czym ciepły, delikatny, mnie nie gryzie i grzeje. Tak, a ja zrobiłam troszkę inny projekt. Mam na sobie komin i do niego w zestawie czapeczkę. Ten komplet zrobiony na cieńszych drutach, ponieważ czapka powinna trzymać kształt. Ona jest też ciepła, lekka, miękka i przyjemna w dotyku i nie podrażnia skóry głowy, czoło nie podrażnia. Nie podrażnia. Mnie też nie. Przygotowałyśmy dla Was kilka propozycji do szamoni w połączeniu z innymi włóczkami. Do czego można ją dodać? Renata już połączyła. To jest jedna propozycja, tak? Ale mamy też inne. I tak, na przykład tutaj jest propozycja połączenia szamoni z włóczką Katena Soft. W odcieniach rudobrązowych. Tak to wygląda. Bardzo ładnie i bardzo pasuje do siebie. Ja mam zestaw szamoni z Joko od firmy Lank Yarns. Tu są takie turkusy, zielenie, limonki. Ostatnio nasze, nie? Tak. Podobają się te kolory. Tak. Tutaj też jest połączenie z Kateną Soft w odcieniach granatowo-niebiesko-szarych. Pasują super ze sobą. Tutaj też mam zestaw z włóczką Joko w beżowo-brązowych odcieniach. Też ładnie pasują. Tak. A tu jeszcze też Twoje kolory, które masz na sobie dzisiaj. No. Tak. Tutaj mam właśnie też połączenie z Joko w takich szarościach. Ten odcień troszeczkę wpada w zielony taki. Taki khaki zielony. Khaki zielony, ale z szarym bardzo ładnie pasuje, to widać nawet na kamerze. No i ostatni zestaw róży. Róże. Inusine róże. Tak, to jest połączenie z łuczką Earth od firmy Lank Yarns. Te łuczki są o podobnych grubościach i podobną mają strukturę. Dlatego pasują. Przypomnijmy, że szamoni jest łuczką fashion. Czyli jednego sezonu. Jest. I nie ma. I nie ma. Pa. Dziękuję za uwagę.